Cześć ludziska, z tej strony Maksym 1980. Dzisiaj z cyklu nowej playlisty będzie pierwszy odcinek dotyczący nowej playlisty. W międzyczasie, jak widzicie, ja sobie tutaj robię remament w moich grach. W każdym razie nie dlatego, żeby się tutaj chwalić aktualizacją kolekcji, tylko że przyszła mi w końcu półka, to chciałem wam pokazać. Półka na wymiar, którą sobie zamówiłem, wyszła dość tanio, 45 zł. Także super, jestem zadowolony. Wszystkie moje wymiary tutaj akurat będzie idealnie pod płytki. Tak sobie to wymierzyłem. Będę ją sobie musiał później podłączyć. Ok. I wracajmy do tej playlisty. Będzie to pierwszy odcinek playlisty. Tak naprawdę miałem robić playlistę konsole, ale nie wiem, czy nie zrobię to w takiej formie właśnie, jaką chcę zrobić teraz. Wy powiedzcie, co wy na ten temat sądzicie. Czy chcecie taką suchą listę konsole, gdzie będę po prostu opowiadał stricte o danej konsoli. Czy chcecie to w takiej formie autobiograficznej, jak ja tutaj to przedstawiam. Czyli moja styczność praktycznie z gamingiem od samego początku, odkąd pamiętam. Może nie będzie to jakieś mega chronologicznie, jeżeli chodzi o czasowe tutaj aspekty. Może nie wszystko będę pamiętał, także bardzo bym prosił starszych graczy o uzupełnianie lub jak jakiegoś babola walnę, coś przekręcę, o uzupełnianie tego, co mówię. I ten pierwszy odcinek będzie dotyczył praktycznie mojej pierwszej styczności z grami. Jak to tutaj wyglądało? Powiem szczerze, ja was tutaj może tak przeniosę, żeby na razie wam zrobić coś ciekawego. Meg, 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 meg. Okej, okej, okej. Ja sobie to tutaj ustawiam. Sorki, kamerka trochę tutaj wibruje, ale nie chcę składać tego z kawałków. No i dobra, zacznijmy. Co to jest? I do czego to służy, co tutaj widzicie na ekranie. Za moment się wszystkiego dowiecie. Tylko jeszcze dopowiem, do kogo ma być skierowana ta playlista. Ta playlista związana z historią gamingu w moim wydaniu, czyli jak to u mnie wyglądało, na pewno będzie do dwóch grup ludzi. Pierwsza grupa ludzi to będą młodzi gracze, którzy tak naprawdę chcą wiedzieć coś więcej niż co nowego wychodzi na nowe konsole, tylko interesują się, naprawdę mają pasję, jeżeli chodzi o gaming i chcą się dowiedzieć, jak to było w starszych czasach. Druga grupa ludzi na pewno będą starsi gracze, którzy chcą z nostalgią poprzypominać sobie różne rzeczy, różne sprzęty, różne gry. Ten pierwszy odcinek będzie dość krótki, jeżeli chodzi o pokaz tego sprzętu, z racji, że tutaj zbyt dużo nie ma co opowiadać. Także w następnych odcinkach będzie tego więcej, będzie więcej gier pokazanych. I tak jak mówiłem, do tych dwóch grup ludzi będzie skierowana ta playlista. Zacznijmy od tego. W pierwszym odcinku będę mówił o pierwszej styczności w ogóle z grami, tak jak mówiłem wcześniej. W moim przypadku za czasów PRL-u wyglądało to tak, że praktycznie dość często jeździło się na jakieś wakacje zakładowe. Zakłady pracy wysyłały po prostu ludzi gdzieś na jakieś wczasy i całymi rodzinami jeździło się po prostu na wczasy, no, tak mogę to powiedzieć. Ojciec gdzieś tam z rodziną zabrał nas do Ondraszka, do Wisły. Ondaszek, taki pensjonat. I tam, jak to bywa, w świetlicy, oprócz tego, że była jakaś tam telewizja, był jakiś tam pierwszy magnetowicz, gdzie ludzie filmy oglądali, co może teraz jest dość ciężko i trudno zrozumiałe, ale tak wtedy było. Zbierali się ludzie, oglądali jakieś filmy i była też właśnie konsola. Ja mam to szczęście mieć tą konsolę tutaj w domu. Moja kobieta wniosła ją w posagu. Tak jak widzicie, jest to całkiem oldschoolowa konsola polska, Ameprot. Żeby się do tego tam wtedy dopchać, naprawdę była masakra. Już wtedy właśnie widziałem pierwszy raz, jak wygląda w ogóle jakaś gra komputerowa. Jeszcze nie połknąłem wtedy bakcyla, ale już mi się to podobało. Ja może tutaj teraz coś powiem tutaj o historii tej konsoli i o tym ogólnie, jak ona technicznie tutaj wygląda. Tak naprawdę jest to polska konsola, jest to podróbka atarowskiego Ponga, czyli gramy w tenisa, będziecie zresztą widzieć tutaj za moment, w którymś tam rogu będzie pokazane mniej więcej, jak to wygląda w ruchu, w grze. Wszystko polega na tym, że odbijamy kreseczkami piłeczkę na zasadzie tenisa. Oczywiście wszystko w bardzo dużym uproszczeniu, grafika była czarno-biała. Wszystko składało się naprawdę z łopatologicznych kresek. Duży kwadrat robił za piłkę, ale tak wtedy wyglądał piksel, bo to były dość długie, duże rozdzielczości. Co tutaj tak naprawdę nie przeszkadzało w dobrej zabawie, bo grało się w to fajnie. Wracając do tej naszej konsoli, ze względów technicznych,
Ona była robiona przez firmę Elvro. Swoją drogą dokładnie, nie będę was zanudzał, przez mera Elvro, ale tam później były wrocławskie zakłady ogólnie. Później Elvro rozdzieliło się z mera i przeniosło produkcję tej konsoli do prywatnej firmy Ameprod, tak jak widzicie, do Ameproda, która też między innymi importowała mikrokomputery z Spectruma, ZX81 albo ZX Spectrum. Okej. Przestało wtedy ta firma produkować komputery Odra i tworzyła właśnie Ameproda. Były to lata 80., początek lat 80. Ja wam może pokażę moją konsolę, jak ona tutaj wygląda z tyłu. Tabliczka znamionowa, może ona jest troszkę przykurzona w tej chwili. Niech kamera nam to wyostrzy. Jak widzicie, Made in Poland. Rok produkcji 81. Ja mam akurat zaszczyt mieć konsolę o numerze 00047. Także 47 model z produkcji. Można powiedzieć, jest to kolekcjonerska rzecz. W tej chwili można dopaść na Allegro takie konsole w granicach około 100 zł. Modele z pierwszych lat produkcji stoją drożej. Jak konsola się łączyła za pomocą telewizora? Za pomocą zwykłego kabla antenowego, tak jak widzicie. Podłączaliśmy konsolę i szukaliśmy po prostu na kanale antenowym, żeby to wszystko tutaj odebrać. Jak widzicie, wygląd jest dość kosmiczny. Ja tutaj dla porównania, dorosła ręka faceta, duża. Tak to wyglądało, bardzo prostokątne. Z tyłu mieliśmy standardowe, takie jak spotykamy się do dzisiaj w niektórych magnetofonach, wejście zasilania. Jak widzicie, mamy śrubki przedpotopowe. Jeszcze wtedy o krzyżakowych śrubkach zbyt dużo nikt nie myślał. Tutaj, jak się nie mylę, jest miejsce na bezpiecznik. Ok, tak to wygląda. Wiadomo, z boków, z dołu żeście widzieli. Co tutaj ważne, ja może zaraz o tym porcie opowiem. Jak widzicie, mamy ikonki. Konsola sama, sam Ameprod, praktycznie nie jest to tylko jedna gra, tylko mamy tutaj odmianę kilku gier, ale wszystko się opiera tutaj na podróbce właśnie tego Atari Ponga, a ściśle mówiąc Magnavox. Mamy tutaj 6 gier, mamy tutaj tenis, mamy tutaj hokej, mamy tutaj squasha, mamy tutaj pelotę tak zwaną i mamy dwie rzeczy na pistolet, tak, bo tutaj podłączało się pistolet, przez te śmieszne oldschoolowe wejście podłączało się pistolet, gdzie mogliśmy strzelać albo do ruchomego celu, albo do znikającego celu. Jak widzicie, wszystkie przyciski tutaj wyglądają naprawdę śmiesznie w tych czasach. Wygląda to jak z jakiejś starej zwierzy albo starego wzmacniacza z lat 80. Ale to wszystko sprawdza się, nic tutaj za bardzo się nie psuje. Oprócz tego, że mamy tutaj te gry, możemy też zwiększać sobie prędkość piłeczki, możemy sobie zwiększać tą naszą paletkę lub zmniejszać. Okej, no ja tutaj sobie gadam o tych grach, ale oprócz tego pistoletu, czym my tutaj sterujemy? Tak naprawdę sterujemy tutaj manetkami, dość śmiesznie rozwiązanymi. Ja wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Mamy kontrolery zintegrowane z konsolą, jak widzicie, to jest na kabelkach, ciach. Zwijamy te kabelki, wkładamy to do środka. Ok. Kabelek jest dość długi. I to jest manetka, to jest kontroler. Sterowaliśmy tą naszą paletką na zasadzie kręcenia tym pomarańczową wypustką, tym wykończeniem tutaj tej gałki, czyli pseudo taka manetka. Kręciliśmy góra lub dół. Na dwóch graczy oczywiście. Bądź też mogliśmy tam pograć z komputerem, tudzież z tą konsolą. Taka była moja pierwsza styczność. Jak widzicie, po latach akurat mam zaszczyt mieć tą konsolę, z którą pierwszy raz w życiu się spotkałem. Tak to u mnie wyglądało. Ja bardzo was proszę, żebyście wy w komentarzach pisali, żebyście byli aktywni, żebyście pisali, jak u was wyglądała pierwsza styczność z graniem ogólnie. Czy graliście pierwszy raz na komputerze, czy może na salonie gier, czy może na jakiejś konsoli, jaka to była gra. U mnie to tak wyglądało praktycznie, to była pierwsza styczność. W następnych filmikach tego typu, w drugiej części, dowiecie się następnych rzeczy, poznacie następne sprzęty związane ogólnie z graniem komputerowym, tak to można nazwać, choć niekoniecznie niektóre rzeczy można podciągnąć do grania komputerowego.
W następnym odcinku pokażę Wam następne sprzęty. Ja myślę, że jest to ciekawa playlista. Zobaczymy, jaki będzie odzew z Waszej strony, czy Wam się to spodoba w takiej formie autobiograficznej. Coś się dowiecie przy okazji, dowiecie się, jak to u mnie wyglądało. Także jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Ja się widzę z Wami w drugim filmiku z tej serii. Nie wiem, jak często będę te filmiki robił, bo one wymagają dość dużo czasu. Niekoniecznie każdy sprzęt będę posiadał w domu, teraz dość ciężko jest dostać to, co ja miałem w latach młodości, tak jak widzicie ta konsola z 85 roku, ale są rzeczy, które miałem, a dość ciężko jest dostać, a poza tym niezbyt mam kasę, żeby je kupować, także ja to jakoś pokombinuję, zmontuję z jakichś filmików, zdjęć. Także żegnam się z Wami, trzymajcie się, na razie, hej i do następnych filmików,